Kolejne skrzyżowanie o ruchu okrężnym. O dużym natężeniu ruchu. Cyk. O, zmienił pas ruchu. Cyk. O, możemy zarówno prawy, jak i lewy sobie obrać. Pamiętajmy, z ronda zjeżdżając, jeżeli są dwa pasy do ruchu w tym samym kierunku, to my pierwsi decydujemy, czy chcemy jechać prawym, czy lewy, czy zająć prawy, czy lewy pas ruchu, zjeżdżając z skrzyżowania ruchu okrężnego. Bardzo fajnie, wcześniej sobie zmienił pas ruchu. Będziemy się przemieszczać dookoła ronda. O, bardzo dobrze, jedziemy dookoła, przytulmy się do lewej krawędzi, do lewej oczywiście, bo tu jest jeden kierunek, do lewej. Kierunek w prawo, bardzo fajnie. I przyspieszmy trochę, jedziemy lewej, przyspieszmy sobie. Super, super jest. Teraz super, jadąc lewym pasem ruchu, jest to pas dla pojazdów szybciej jadących, nie musimy trzymać się już osi jezdni. Dużo wcześniej sygnalizuje zmianę kierunku jazdy i do lewej, bo jeden kierunek, bardzo fajnie, o to chodzi. Zatrzymał się przed linią warunkowego zatrzymania. Zmiana światełka prawidłowo zjechane do lewej krawędzi, bo poruszamy się po jezdni jednokierunkowej. Zajęta pozycja na drodze jest prawidłowa. Bez problemu będziemy mogli sobie wykonać skręt w lewo.